Pszczyrk, kilkudziesięciu amatorów narciarstwa trzeba było ewakuować po awarii wyciągu. Na miejscu błyskawicznie zjawiły się służby. Przyczyna awarii jest nieznana. Pszczyrk, w jednym z najpopularniejszych kurortów narciarskich w kraju, doszło do poważnej awarii wyciągu. Jadący nim narciarze utknęli na znacznej wysokości. Na miejsce wezwano służby. Interweniowały GOPR i straż pożarna. Przyczyna awarii jest nieznana. Pszczyrk, niebezpieczna awaria wyciągu do niebezpiecznej dla życia i zdrowia użytkowników popularnego stoku awarii doszło dziś około godziny 13 między Halą Skrzyczeńską i Zbójniką Kopą. Na wysokości zawisło 30 osób. Do pomocy w ich ściągnięciu zaangażowano 30 ratowników GOPR i strażaków. Sytuacja została błyskawicznie opanowana. Jak powiedziała mediom rzeczniczka Pszczyrk Mountain Resort, Beata Markiewicz, wyciąg może pozostać zamknięty przez następnych kilka dni. Do użytku oddano go zaledwie w piątek 21 grudnia. Poinformowaliśmy już producenta kolei, żeby wszystko sprawdził. Prawdopodobnie jutro ona nie ruszy. Zobaczymy, co będzie w kolejnych dniach, poinformowała.